Siemano, ja jestem Error. Dzisiaj zrecenzujemy sobie JBL Tune 500 BT. Tak wygląda pudełko. No i co? Zapraszam do oglądania. Na samym pudełku pisze tak, że są to słuchawki bezprzewodowe, czyli działają one na Bluetooth. Mają czysty bas i możemy sobie odbierać rozmowy bez użycia rąk. Nie wiem, jak to kurwa działa, ale okej. Pisze tak. Zakres mocy od 20 Hz do 20... Co tam pisze? Do 20 kHz. Tak. Chyba do 20 kHz. Nie wiem, tam jest napisane kurwa tak chujowo. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy kilka przycisków. Podobno też działa Siri. To mógłbym w sumie spróbować, tylko że nagrywam to telefonem, więc nie miałbym jak tego zaprezentować. I tak, co tutaj pisze? Multipoint connection. Aha, czyli możemy się połączyć na przykład z telefonem i z laptopem jednocześnie. I tutaj pisze 5 minut ładowania daje godzinę grania. Także ciekawie. Sam producent pisze, że słuchawki działają jakieś 16 godzin na jednym ładowaniu. Większość stronek podaje, że 12 godzin. Ja tego jakoś szczególnie nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że tak od 12 do 15, może 16 maksymalnie godzin grają. Co do samych słuchawek, grają naprawdę bardzo dobrze. Nie ma się do czego przypierdolić. Pudełko już w sumie omówiliśmy, także połączę się ze słuchawkami i widzimy się już za chwilę. Ale. Zanim się połączę z nimi, pokażę wam, jak one wyglądają. Mianowicie tak. Tak one wyglądają. Na lewej słuchawce nie ma nic. Kompletnie żadnych przycisków. Mikrofonu chyba też nie mają. No i można je właśnie sobie dostosowywać. W ten sposób regulować. Jak i też w ten sposób można też tak to zrobić, albo i też tak. Także bardzo ciekawe. Zaś na prawej słuchawce mamy tutaj, właśnie mamy sam przycisk do włączenia. Tutaj jest sam przycisk do włączenia słuchawek. No i tutaj mamy do podgłośnienia, pauzowania bądź odpauzowania naszej muzyki czy filmu i ściszenia naszych słuchawek. Także może je sobie teraz włączymy i puścimy jakąś muzyczkę i zobaczymy, jak one grają. Także ja je teraz włączam. Trzeba przetrzymać parę sekund. Są już zesparowane. Puśćmy coś fajnego, takiego, gdzie jest więcej różnych takich rytmów, typu jak gitara, perkusja i różnych takich. Tak więc załączmy coś punkowo-rockowego, może metalowego nawet. Dobra, grają one dosyć dobrze i już na w sumie jednej głośności, na jednym pasku głośności w telefonie niestety słychać przez nie wszystko, co robimy. Czekajcie, spauzuję. Niestety słychać wszystko, co robimy na tych słuchawkach, co oglądamy, więc te słuchawki są takie średnie do oglądania jakichś pornoli, chyba że mieszkacie sami. Albo z kimś, kto jest głuchy na przykład. Oczywiście nie testowałem na pornolach, ale testowałem na muzyce i niestety to słychać dosyć głośno. Także podejrzewam, że na takich filmach dla dorosłych też będzie głośno. Co do samego dźwięku, faktycznie jest fajny basowy klimat. Dałbym wam w sumie do odsłuchania, jak słychać to, ale przez mikrofon w telefonie, no nie będzie raczej tak słychać, jak ja to słyszę, ale można spróbować, więc puszczę wam. Także same słuchawki naprawdę bardzo dobrze grają. Mamy tutaj też napisane, która to która słuchawka. O, tutaj jest R, tutaj mamy L, jak left i right, czyli lewa i prawa. Same słuchawki też dobrze leżą, nie spadają z głowy.
trzymają bardzo długo, bardzo dobrze grają. Co można jeszcze o nich powiedzieć? Co do wykonania, tych słuchawek są naprawdę, no tak dosyć solidnie są wykonane. Nic tutaj nie trzeszczy, nic tutaj się nie łamie i tak dalej. Można też zwinąć słuchawki w taki sposób, dzięki czemu nam mniej miejsca zajmują. W taki uśmieszek. Albo można zrobić też tak, jak właśnie kiedyś ja miałem w takich słuchawkach Sony, czyli tak i tak. Wtedy też jest taki uśmieszek z oczkami, można powiedzieć. No i wtedy mniej miejsca one zajmują. Jest to naprawdę wygodny bajer. Same słuchawki są dosyć wygodne, chociaż od dłuższego słuchania te niestety, te pianki mogą niestety, co mogą nam zrobić? Gówno mogą nam zrobić. Ale tak ogólnie to, no, mogą się później tam wrzynać w ucho, czy po prostu same słuchawki mogą niezbyt wygodnie leżeć. Ale szczerze, mało tak razy miałem. Same słuchawki naprawdę polecam. Kosztowały około 160 zł, o ile się nie mylę. I w sumie jak na bezprzewodowe słuchawki są naprawdę dobre. To są moje pierwsze bezprzewodowe słuchawki, ale szczerze mogę je polecić. Są naprawdę dobrze wykonane. Wszystko jest dobrze też spasowane. No i co mogę powiedzieć? No to chyba wszystko o tych słuchawkach. W razie jakiegoś dopełnienia napiszcie w komentarzach, bądź ja napiszę w opisie też pełne specyfikacje tych słuchawek. No i co? No i to byłoby na tyle z tej recenzji. Jeżeli wam się ona spodobała, możecie zostawić lajka w górę, no łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie przegapić następnych filmów, następnych recenzji i tak dalej. No i co, możesz też napisać właśnie jakiś komentarz, chyba że nie chcesz, to możesz za to też wpaść na mojego Instagrama, którego znajdziesz w opisie, gdzieś tam będzie link do mojego Instagrama. No i co, ja się z wami żegnam, siema!